Od poprzedniej kadencji Sejmu zajmuję się nielegalnymi odpadami, składowiskami nielegalnych odpadów w Wielkopolsce. Niepokojące to jest, że tyle lat trwa proceder, który nasilał się szczególnie w latach, jak Państwo widzicie, od 2016 roku, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Te słupki ściąganych nielegalnych odpadów z całej zagranicy rosną i rosną. I jaki jest szok w stosunku do czasów, kiedy my rządziliśmy. To była różnica 110 tysięcy ton, a teraz potrafi być 337, 434, 405, 400 tysięcy. Jest to skok bardzo duży i od 2017-18 roku interweniowałem w sprawie pyszącej pod Śremem i nieustanna wojna ochodów, gdzie są niebezpieczne składowane odpady. W tej sprawie specjalnie zwołałem też w 2021 roku posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw Wielkopolski. Mam kilkanaście interpelacji w tej sprawie przygotowanych, Chodowa, ale także innych niebezpiecznych składowisk odpadów. I co się okazuje, że minister Ozdoba, który przed chwilą się awanturował na konferencji z Janem Grabcem, chcąc udowodnić, że on to jest sama niewinność, ale on to, która jest sama niewinność, spotykał się chociażby z wójtem gminy Chodów w 2020 roku. Mówił, załatwimy, nie ma sprawy, wszystko będzie zrobione. Po czym znikał. Nie było go, ani nie było odpowiedzi na zasadnicze problemy, które między innymi gmina Chodów, ale także za chwilę będziemy rozmawiać o Marantowie, były zgłaszane. Szanowni Państwo, dzisiaj mówi, że winne są samorządy, że nawet przygotował znakomitą ustawę z artykułem 26a. Ale ten artykuł ustawy 26a powoduje to, że samorządy powinny uprzątnąć, tak jak to jest w gminie Chodów, powinny uprzątnąć niebezpieczne składowiska odpadów, jeśli nie ma właściciela, a właściwie jest to działalność przestępcza, że powinny to uprzątnąć, płacąc za to własne pieniądze, a później występując o zwrot do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tylko że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska mówi takiej gminie Chodów, mówi, owszem, my wam damy 50% dotacji, a 50% musicie dać ze swojego budżetu. I teraz sobie wyobraźcie, w takiej gminie Chodów koszt utylizacji takich odpadów wynosi 8 milionów złotych na dzisiaj, a budżet tej gminy wynosi 14 milionów złotych. 8 do 14. I co na zapytanie do Rio, czy mogą coś takiego zrobić, Rio odpowiada, owszem, jeśli macie 5% nadwyżki budżetu, to możecie 5% nadwyżki budżetu na to przeznaczyć, a nie więcej. Czyli panie ministrze Ozdobo, pana ustawa to jest prawdziwa ozdoba, ale nie kompetencji i tego, że pan przekazuje te środki właściwie z puli samorządów, z pieniędzy samorządów. A powinien pan zrobić cały system zabezpieczający Polskę przed tym, ażeby to ściąganie nielegalnych odpadów i utylizacja została załatwiona. NIK w 2023 roku, teraz niedawno, przygotował takie oto zalecenia dla pana, panie ministrze Ozdoba. Powinien pan po pierwsze stworzyć system inwentaryzacji nielegalnie deponowanych odpadów niebezpiecznych wraz z ich kwalifikacją pod kątem pilności usunięcia ze względu na stopień zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. Nie zrobił pan tego. Panie ministrze Ozdoba, powinien pan stworzyć system nadzoru nad prawidłowością usunięcia nielegalnie deponowanych odpadów niebezpiecznych przez ich posiadacza. Nie zrobił pan tego. Powinien pan wyznaczyć strategiczny podmiot odpowiedzialny za wszystkie działania niezbędne do skutecznego doprowadzenia do usunięcia nielegalnych zdeponowanych odpadów niebezpiecznych w przypadku braku możliwości wyegzekwowania tego obowiązku od posiadacza odpadów. Nie zrobił pan tego. I nie zrobił pan jeszcze jednego. Powinien pan wyposażyć w ten podmiot w instrumenty prawne i środki finansowe konieczne do niezwłocznego usunięcia tych odpadów. Ustawa nie działa, odpady rosną,
A rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił nic, żeby na granicach państwa te niebezpieczne odpady zostały zatrzymane. Wręcz przeciwnie, widzimy, że działa, tak jak mówi przewodniczący Donald Tusk, mafia śmieciowa. Ta mafia śmieciowa to jest mafia pisowska. Panie prezydencie. Szanowni państwo, jesteśmy w miejscu, za nami jest składowisko nielegalnych odpadów na ulicy Marantowskiej w Koninie. Niestety Konin jest dotknięty, jak wiele samorządów, takimi nielegalnymi składowiskami, które pojawiły się na ich terenie. Do czynienia mamy z ponad 400, blisko 500 składowiskami w całym kraju. Wydaje się, że samorządy są osamotnione, jeżeli chodzi o walkę, proszę państwa, bo jest to walka z mafią śmieciową. Bez włączenia się państwa niestety nie jest to możliwe, abyśmy tą sytuację uporządkowali w całym kraju. Nie mieliśmy do czynienia z nielegalnym składowiskiem na terenie miasta do 2018 roku. Firma Tomy w 2018 roku, 20 kwietnia, uzyskała zezwolenie od ówczesnego prezydenta miasta Konina na składowanie odpadów, ale nie, proszę państwa, takich, jakie mamy za plecami, czyli odpady typu śmieci komunalne, bądź też składowisko zużytych opon. Miała być to tak zwana produkcja paliwa alternatywnego. Szybko okazało się, że jest to zupełnie fikcja, gdyż już wczesną jesienią zobaczono, że tutaj przybyło bardzo dużo śmieci, odpadów komunalnych. Zaczęto gromadzić również opony. W nowej kadencji, po przeprowadzeniu dochodzenia, miasto Konin nałożyło na właściciela tych odpadów grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych. Rozpoczęła pracę prokuratura. Sprawa jest w tej chwili w sądzie. Kolejna rozprawa dotycząca uprzątnięcia tego terenu, ale i ukarania absolutnie właściciela odpadów, czyli firmy Tomy, będzie miała miejsce 22 sierpnia tego roku. Jest to kolejna rozprawa. Natomiast całe postępowanie prokuratury i sąd przed sądem no nie przynosi jak gdyby wyjaśnienia tej całej sprawy. Najgorsze jest, proszę państwa, to, że my jako miasto nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. Z kilku powodów. Po pierwsze, ten teren nie jest terenem miasta. Jest to właściciel, który wynajmuje firmy Tomy, firma Imperia Group, część działki, swojej działki, gdzie zlokalizowane są odpady, nielegalne odpady. Czyli miasto w tym momencie operować nie może na cudzym gruncie. Kolejną rzeczą jest to, że nie jesteśmy w stanie uprzątnąć tych odpadów z własnego budżetu. Na samym początku, proszę państwa, kiedy pojawiły się te odpady, zaczęliśmy szacować, w przypadku gdyby miał zagospodarować ten teren, te odpady MZGOK, nasza spółka komunalna. Wtedy już były to kwoty szacowane na 40 milionów złotych. Biorąc pod uwagę upływ czasu od 2018 roku do 2023, mamy ponad 5 lat. Także podejrzewam, że zwiększyłaby się to kwota o kilkadziesiąt milionów złotych, jeżeli chodzi o uprzątnięcie tych odpadów. Bez wsparcia państwa, bez rozwiązań systemowych, żaden samorząd nie jest w stanie samodzielnie zagospodarować, uporządkować składowiska odpadów. Są to różnego rodzaju odpady, odpady niebezpieczne. My na szczęście, bym powiedział, nie mamy tutaj odpadów płynnych, niewiadomego pochodzenia. To, co zostało zdiagnozowane przez nasze służby, ale i WIOŚ, stwierdzono, że jest tutaj, są tu gromadzone odpady pochodzenia komunalnego oraz opony. Także wiemy, w jaki sposób to zagospodarować, natomiast kosztuje to bardzo duże pieniądze.
I jeszcze jedna rzecz niepokojąca. Proszę Państwa, tutaj mieliśmy już 3 pożary. Ostatni pożar miał miejsce pod koniec kwietnia tego roku, gdzie rzeczywiście martwiliśmy się, czy nie dojdzie do skażenia gleby, nie dojdzie do skażenia powietrza, gdyż kłęby dymu unoszące się nad składowiskiem przypominały to, co się wydarzyło kilka dni temu w Zielonej Górze. Oczywiście nie na taką skalę. Służby ratownicze szybko poradziły sobie z tym pożarem, ale nasze obawy są w dalszym ciągu, gdyż to składowisko w każdym momencie może zacząć płonąć. To stwierdzono, że było to umyślne podpalenie opon. Jeszcze jedna rzecz niepokojąca jest, która uniemożliwia nam swobodne operowanie na tym terenie. Proszę Państwa, tu przez tą działkę przechodzi rurociąg średniego ciśnienia gazu ziemnego, który jest główną magistralą dostarczenia gazu do zakładów przemysłowych. Stąd bardzo nasze daleko idące zaniepokojenie związane z tym, że w przypadku kolejnego pożaru będziemy mieli kolejne niepokoje związane z różnymi sytuacjami, które mogą zdarzyć się, jeżeli chodzi o wybuch pożaru i oddziaływanie temperatury ognia na rurociąg, który jest tutaj położony. Zresztą ciekawą sytuacją jest również to, że Państwowa Straż Pożarna wypowiedziała się, że nie zaleca uprzątnięcia tych odpadów ze względu na to, że mogą one przybliżyć się do rurociągu, bądź też przybliżyć się do granicy działki i płota, który po prostu, jak widzicie Państwo, spłonął. W tej chwili firma Imperia Group zabezpieczyła nam ten teren, grodząc go, jednakże jak widać jest to zabezpieczenie prowizoryczne. Proszę Państwa, dzisiaj podpisałem kolejne pismo w sprawie, bo tych pism było wiele i do sądu, i do prokuratury, i do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzisiaj również podpisałem do pani minister pismo przypominające o tym, że nielegalne składowisko odpadów jest również w Koninie. Z prośbą, podkreślając między innymi to, że to są odpady, które już są od 5 lat zgromadzone, że jest tutaj rurociąg, gazociąg gazu ziemnego, że jest to naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja, której w pierwszej kolejności trzeba zaradzić, bo 3 pożary, nie chciałbym, żeby wybuchł kolejny, który by doprowadził do naprawdę potężnej tragedii, jeśli dojdzie do połączenia ciepła, ognia i gazu. Proszę Państwa, apeluję do wszystkich rządzących, tych, którzy są w stanie zabezpieczyć tego typu składowiska w kraju. Myślę tu o rządzie, aby pomógł samorządom, gdyż sami nie jesteśmy z wielu powodów uporać się z nielegalnymi składowiskami. A tymczasem z Krajowego Planu Odbudowy nadal nie ma pieniędzy, już ponad 800 dni. W Krajowym Planie Odbudowy również są zapisane środki, które umożliwiłyby pomoc samorządom w utylizacji tego typu, unieszkodliwieniu, nie utylizacji, unieszkodliwieniu tego typu odpadów. Sam budżet państwa wydaje w tej chwili na niestworzone rzeczy pieniądze, a nie ma jasnego wglądu w to, co się dzieje i jest rzeczywistym problemem wielu samorządów w Polsce, czyli nielegalne odpady. Ale żeby ich nie było, trzeba zacząć pracę na granicy. Nie może być tak, że Polska jest nieszczelna i do Polski można wwieźć wszystko. Dziękujemy bardzo. Pytania jakieś? Ja mam 3 pytania, ale się zastanawiam, czy nie dodać, czy wrócę do domu. Mimo to zadam panu te pytania. Ile to potrwa?
Zakładam okulary, żeby pana no widzieć. Proszę. Ma się swoje lata. Ta rozprawa jest 21 sierpnia, nie 23. To mała korekta. Czyli dzień wcześniej. W kontekście informacji z Resetu. Film Cynckiewicza Rafonia. Dlaczego rząd Donalda Tuska razem z rządem Władimira Putina ustalał wspólną politykę przeciwko prezydentowi Kaczyńskiemu? Nie odpowiem na takie pytania, bo kontekst, w którym jesteśmy, zupełnie inny, powoduje, że każda moja odpowiedź mogłaby być metaforyczna. Z uwagi na to, że są to trzy pytania, to jeszcze pan pozwoli. Bardzo dziękuję za odpowiedź. To ciągle mi to znika. Dlaczego rząd Tuska ukrywał te ustalenia dokonane z Rosjanami przed prezydentem i opinią? Bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. Jeszcze pan, jeżeli widzę, że pan jest niezwykle cierpliwy i odporny. To chyba było wszystko. Bardzo dziękuję. Panie redaktorze, sam był pan skrępowany tymi pytaniami. Niestety poziom, jaki osiągnęła telewizja publiczna. O, przepraszam, telewizja publiczna. No to za duże słowa. Płacimy na to i dlatego publiczna, ale tak naprawdę telewizja, która niszczy w tej chwili, doprowadza do tego, że podział w Polsce i dramatyczna zmiana w polskim społeczeństwie na nie, no postępuje coraz bardziej. To są niegodne pytania i zadawane w ogóle a propos i nie, w ogóle nie, niepotrzebne. No, one nie związane są kompletnie z tematem dzisiejszej konferencji. Oczywiście ja rozumiem, że mogą być zadawane i też różne pytania. Natomiast tutaj no nie ma autora, czy autora odpowiedzi przygotowanego. Poseł nie będzie odpowiadał na pytania, które dotyczą zupełnie innej osoby. To tak zrekapitulujmy, bo generalnie jeśli chodzi o wysypiska, to zdaje się, że są dwa obszary, które wymagają jakiegoś nadzoru. Wy wymieniliście panowie kwestie szczelności granic. Nie te, tylko. Tak było, akcent na to był położony. Natomiast generalnie są te dwa obszary, to znaczy po pierwsze samo ich tworzenie, bo to jest tak, że tak było do tej pory przynajmniej, że 5 tysięcy kapitału założycielskiego wystarczyło, żeby coś takiego założyć. Podobno to zaostrzono te kryteria. Tak jest. A druga rzecz jest kwestia usunięcia właśnie. I tak w prostych żołnierskich słowach, co należałoby zrobić, żeby i ten problem zniknął i żeby się podobne nie pojawiały? Po pierwsze, sklasyfikować wszystkie składowiska na terenie Polski. Rząd jest ślepy. Rząd ich nie widzi dokładnie. One, zgodnie z tym, o co sprawdził NIK, rząd nie ma takiej wiedzy pełnej. Po drugie, zmienić prawo, ponieważ prawo powoduje, że na przykład takie RIO mówi, że jest to pomoc samorządów, jeśli chciałyby to zutylizować w ogóle, na co się samorządy nie zgadzają i słusznie, bo to nieraz jest to, tak jak w przypadku Chodowa, 3/4 jego budżetu. Ta pomoc jest niedozwolona według RIO. Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska może być dofinansowanie do unieszkodliwienia takich odpadów, ale tylko na przykładzie, mówię, Chodowa, 50% dotacji, a 50% musi wziąć, znowuż wydać gmina. Gmina na to mówi, że nie będzie dokładać się do działalności przestępczej, bo to jest w końcu finansowanie działalności przestępczej i nie ma do tego prawa. W związku z tym zmiany w prawie, jeśli rząd wprowadza ustawę o odpadach, jeśli wprowadza tam na przykład artykuł 26a, o którym mówiłem, to musi być ten artykuł tak skonstruowany na nowo, że ze strony rządu będą pieniądze, które umożliwią samorządom zrealizowanie zadania, ale nie zadania własnego, tylko zadania zleconego.
tak jak zlecona jest oświata, tak jak zlecone są inne zadania ze strony rządu, ale na te zadania musi być finansowanie ze strony rządu. Bo jaką jest winą tak naprawdę samorządu, że służby państwa doprowadzają do tego, że możliwa jest tak działalność przestępcza robiona na tak szeroką skalę? Ja zadałem pytanie w jednej interpelacji ministrowi Wosiowi i tak naprawdę to nie jest ich kompetencja. To umyte ręce. Czyli kwestia zaostrzenia nadzoru? Też. Zaostrzenia nadzoru na pewno, ale i też kontrola nad tym, co przywożone jest na obszar celny Polski. No, przecież. Nie wiem, czy podejrzane transporty z napisem odpady, bądź też bez, a powinny być, każdy samochód powinien być oznakowany właśnie takim napisem, nie powinny być też wyrywkowo kontrolowane, co jest przewożone. Co to za odpady i czy one zgodnie są z kartami posiadanymi przez kierowcę. Proszę Państwa, jeżeli tutaj miały przyjechać odpady stanowiące surowiec do produkcji paliw alternatywnych, ja do końca tego, proszę Państwa, nie widzę. Tym bardziej, że nie rozpoczął się żadna czynność, żadne działania zmierzające do tego, żeby postawić jakikolwiek tutaj budynek, który by... Tak, jakąś instalację, która by przetwarzała oczywiście inne odpady niż te, które tutaj są zgromadzone. Po prostu w Polsce w 2018 takich składowisk pojawiło się bardzo, bardzo dużo. I są to też również przecież śmieci komunalne, których nie wolno wwozić na obszar celny naszego kraju, a z jakiegoś powodu jednak tutaj się pojawiły. I teraz my jako samorządy mamy z tym problem. Oczywiście zezwolenie na gromadzenie odpadów zostało w dobrej wierze przez prezydenta ówczesnego miasta Konina wydane, bo nie było podstaw, aby tego nie zrobić. Na samym początku nie wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z mafią śmieciową, że jej kapitał założycielski 5000 zł, ale i to, co mają, a może czego nie mają na rachunkach swoich, jest niewystarczający do tego, żeby wyegzekwować określone działania dotyczące uprzątnienia nielegalnego składowiska odpadów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.